Nazywam się Jan Ryszard Sępka. Podaję dwa imiona dlatego, że imię drugie, Ryszard, jest używane w moim domu w ogóle od urodzenia. Urodziłem się 13 maja 1928 roku, a więc jak łatwo obliczyć, obecnie mam 92 lata. Chciałbym wspomnieć, z moimi wspomnieniami wejść do 1938 roku, bo wtedy właśnie, podobnie jak ja dzisiaj jestem powstańcem warszawskim, tak wówczas miałem okazję spotykać się z powstańcami z 1863 roku, ponieważ ja mieszkałem na ulicy Zakroczymskiej, a Zakroczymska dochodzi do parku Traugutta, gdzie jest mogiła, właściwie takim krzyżem, miejsce stracenia Traugutta i czterech towarzyszy. I tam rokrocznie powstańcy styczniowi przyjeżdżali na spotkania, na ogniska. A 1938 rok był wyjątkowym rokiem, bo to była 75. rocznica powstania styczniowego. Także miałem okazję te babcie i tych dziadków w granatowych mundurkach oglądać. Przed samą wojną mówiło się o wojnie, ale mówiło się o tym, że my szybko, jeżeli się rozpocznie wojna, to my szybko znajdziemy się w Berlinie. I w związku z tym przed samą wojną odbywały się w Warszawie tak zwane próbne alarmy. Były alarmy i wszyscy ludzie musieli z ulicy schodzić, chować się pod bramach. Natomiast był wyjątek, mianowicie te osoby, które miały maski przeciwgazowe, bo się liczyli z tym, że jeśli będzie wojna, to będzie gazowa, te osoby mogły chodzić swobodnie po ulicy. I ja moim koledze szczególnie jednemu zazdrościłem, ponieważ jego ojciec pracował jako kierowca wiceministra spraw zagranicznych i u niego cała rodzina miała maski gazowe i on sobie chodził taki śmiało, że my musimy stać w bramie, a on sobie może chodzić po ulicy. I 1 września, nie wiedząc jeszcze o tym, że się ta wojna rozpocznie, rano pobrałem najpierw ze szkolnej kasy oszczędności, gdzie składałem swoje oszczędności, moje 13 zł i pojechałem na Świętokrzyską. Tam był sklep LOPP, żeby sobie kupić maskę przeciwgazową, żebym ja też mógł sobie po tych ulicach chodzić. I tam właśnie cały dzień stałem i tam te pierwsze naloty na Warszawę między innymi odczułem, na własnej skórze. Dlatego, że te naloty się odbywały, było kilka nalotów 1 września. Naturalnie pierwsze bombardowania były już w Warszawie, ale gdzieś tam na Woli, właśnie na Bemowie. Natomiast ludzie zbierali odłamki z dział przeciwlotniczych, spadały te odłamki, to ludzie latali, szukali, żeby sobie na pamiątkę zostawić, bo się każdy się liczył z tym, wojna się zaczęła, to ta wojna się szybciutko skończy. Do mnie już ta maska gazowa nie doszła, bo już był prawie wieczór, to mi sprzedali taki tampon przeciwgazowy. Pamiętny właśnie jest ten, dla mnie ten dzień 1 września, gdzie czekałem na tą maskę. No i następny dzień to był dzień 13 września, kiedy dom, w którym mieszkałem na Zakroczymskiej pod pierwszym, został zbombardowany i w jednej z oficyn, bo tam były trzy oficyny, dom należał do polskiego Fiata i do ojców franciszkanów. Jedna oficyna należy do ojców franciszkanów, taka dwupiętrowa, a trzy inne wewnętrzne oficyny, zewnętrzna od ulicy i dwie wewnętrzne w środku, należały do polskiego Fiata również. I w jednym z nich była pani Ziembowa ze swoją czteroletnią wnuczką. I bomba trafiła w to miejsce, gdzie one były. A myśmy byli w korytarzu w odległości około 8-10 metrów od uderzenia tej bomby. No naturalnie odkopaliśmy z gruzów, a szczególnie była taka niesympatyczna sytuacja, że pod tym mieszkaniem był transformator wysokiego napięcia i ten wybuch transformatora spowodował, że one były zupełnie dosłownie na głowie w takiej pozycji. To był taki drugi dzień wojenny, który mi szczególnie utkwił w pamięci. No naturalnie tych dni codziennie były naloty i codziennie były alarmy. I ostatni taki bardzo silny nalot w Warszawie, który był bez przerwy,
To było w poniedziałek 25 września. Zaczął się rano nalot i trwał cały dzień. Bez przerwy samoloty latały, rzucały bomby. Jak wiadomo, do 27 jeszcze walczyli, a potem nastąpiło podpisanie rozmowy, a potem podpisanie aktu kapitulacji Warszawy. Także pamiętam Niemców, którzy wchodzili 29 września do Warszawy. Miałem wówczas 11 lat. Miałem starszą siostrę od siebie o niespełna 3 lata, która zdążyła w międzyczasie zrobić jedną klasę przed samą wojną, jedną klasę szkoły, gimnazjum i liceum imienia Aleksandry Piłsudskiej na Żoliborzu. To miało miejsce plac inwalidów 10. Ja natomiast chodziłem do szkoły na ulicy Barokowej. To była nowa szkoła oddana do użytku w 1938 roku. I Niemcy, jak tylko wkroczyli, to zamknęli naszą szkołę, bo tam broń znaleźli. W związku z tym zostałem w pewnym momencie bez nauki, bez możliwości chodzenia do szkoły. No ale po pewnym czasie przyjęto mnie do szkoły numer 12, Traugutta. Ale ona się mieściła z kolei w parku Traugutta, a potem ją zamknęli Niemcy. I lekcje odbywały się w różnych budynkach na terenie Żoliborza. Na Śmiałej, na Fortecznej, na Czarnieckiego, na Mirosławskiego. I moja siostra chodziła do szkoły, którą nazwano Szkoła Przygotowawcza do Ogrodnictwa, tam czegoś. Jakaś taka nazwa zupełnie dzika. Naturalnie odbywały się komplety. Tym bardziej, że większość właściwie z uczniów, uczennic, bo to była szkoła żeńska, to byli albo oficerowie, albo dzieci oficerów, albo dzieci wysokich urzędników mieszkających na terenie Żoliborza. A więc jak ja chodziłem do szkoły na Żoliborzu, no to nosiłem te materiały do tajnego nauczania w różne miejsca tam, gdzie, bo ja byłem 14-letni, później, jak kiedy kończyłem szkołę, miałem 14 lat, ale wcześniej, przecież miałem 12-13 lat, to byłem mniej widoczna, aniżeli taka starsza młodzież, bo wiadomo było, że komplety się odbywają normalnie w Warszawie. I to była moja okupacja. W 1942 roku skończyłem szkołę powszechną, tak to się wówczas nazywało, i rozpocząłem naukę zawodu w warsztacie samochodowym Tamka 28, Ruch Tamki i Topiel. A tylko na marginesie chcę dodać, że w czasie Powstania Warszawskiego, w tym właśnie zakładzie moim, w którym ja pracowałem, zbudowano samochód Kubuś, ten pancerny samochód, który obecnie stoi w muzeum. To jest w tym warsztacie, w którym ja pracowałem. Nie należałem formalnie do konspiracji, ze względu na to, że tak jak mówiłem, miałem starszego od siebie o 11 lat brata przyrodniego, który znał perfektnie język niemiecki, bo się tego języka między innymi uczył prywatnie u takiej osoby, która tam jakiś berlińczyk, z Berlina była ta babka, a mieszkała tu w Polsce i on się między innymi tego języka niemieckiego uczył. I jak pamiętam, w 1939 roku dostał kartę powołania do wojska, to był w cywilnym ubraniu. Był wcielony do wojska w cywilnym ubraniu, czyli podejrzewam, że do jakichś specjalnych jednostek. Bo go tam powołali, może, no nie wiem, do jakich jednostek, ale w każdym razie od samego początku już brat mi powiedział, słuchaj, nie możesz się angażować ze względu na to, ze względu na mnie po prostu, bo wiesz, mała, gdziekolwiek złapią kogoś, dojdą do ciebie, a przez ciebie mogą dojść do mnie, czyli nie wolno ci tego robić, natomiast brat mi dawał różnego rodzaju zlecenia do wykonania, bo ja znałem jego przyjaciół, jego znajomych. No więc mówię, tutaj zaniesiesz tam komuś coś powiesz. No jakieś mi przekazywał informacje, które ja z kolei przekazywałem innym osobom, które mi wyznaczył brat. Natomiast jeżeli chodzi o samą pracę, to ja jako elektryk samochodowy no miałem możliwość ładowania akumulatorów i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ było jeszcze 6 kolegów, starszych ode mnie, którzy odbywali praktykę zawodową, i oni byli wszyscy zorganizowani i wiem, że chodzili na akcje, no to ja tam akumulatorki jakieś małe podładowywałem, jakieś inne rzeczy. No a niezależnie od tego włączyłem się do sabotażu. I jeżeli chodzi o mnie, to on polegał między innymi na tym, że jeżeli samochody były reparowane niemieckie i były wyjmowane na przykład
te startery, czyli rozruszniki, to ja je mogłem w ten sposób psuć, że przekłuwałem igłą wewnątrz, przekłuwałem izolację i następowało wtedy zwarcie. Jak następowało zwarcie, to trzeba było wtedy albo wymienić całe urządzenie, albo przewijać to urządzenie, czyli automatycznie czas postoju samochodu w warsztacie stał odpowiednio dłużej. Także to była jedna z form, między innymi mojej działalności takiej konspiracyjnej. 1 sierpnia, w momencie wybuchu powstania, ulica Zagroczymska łączyła się z ulicą Krajeckiego, która już należy do Żoliborza. W związku z tym, ponieważ było getto, były te walki w getcie i potem było getto rozbierane, to ludzie chodzili przez ulicę długą Freta Zakroczymską na Żoliborz. I pamiętam, że była godzina po 14, kiedy słychać było strzały od strony Żoliborza. I zaczęli to mówić, że to jest jakiś, że to może być oddział dywersyjny, który jest na Żoliborzu. Ale to było około 14 z minutami. I już ludzie przestali puszczać na Żoliborz, także wszyscy ci, którzy zostali, szli na Żoliborz, musieli zostać na Starówce. I w związku z tym Starówka była dodatkowo obciążona, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o żywność. Przy czym jest taka sytuacja, że Starówka była w wyjątkowym układzie. Mianowicie na całej Starówce nie było nigdzie wojsk niemieckich, z wyjątkiem wytwórni papierów wartościowych, która była na rogu Zakroczymskiej i Sanguszki. Czyli walki były na Starówce walkami obronnymi, a nie zaczepno-obronnymi, jak w innych dzielnicach Warszawy, gdzie jedne budynki należały do Niemiec, do Niemców, inne do Polaków i były walki o te budynki. Natomiast myśmy byli cały czas w obronie, bo wytwórnie papierów wartościowych zdobyto już około południa 2 sierpnia. A zdobyto między innymi dzięki temu, że część pracowników, którzy byli w wytwórni zatrudnieni, była skonspirowana i mieli oddział, oni od strony tam wewnętrznej, a mój oddział od strony zewnętrznej, doszło do tego, że ta wytwórnia została zdobyta. Chcę jeszcze dodać jedno. Jak się idzie do Cytadeli, tam jest takie źródełko i są takie wzgórza, wzniesienia i tam stały karabiny, czterolufowe karabiny maszynowe przeciwlotnicze. To Niemcy strzelali z tych karabinów wprost na ulicę Zagroczymską i dalej na ulicę Franciszkańską. W związku z tym trzeba było zbudować barykadę. I barykadę budowaliśmy pierwszą na skrzyżowaniu ulicy, bo to jest Franciszkańska łączy się z Freta, Freta łączy się z Kościelną, Kościelna z Zakroczymską. Czyli w poprzek ulicy Freta Kościelna, Zakroczymska Kościelna zbudowano barykadę w ten sposób, że przez okna wyrzucano jakieś stare meble, inne rzeczy po to, żeby zrobić pierwszą osłonę, a potem różne rzeczy się tam ściągało. Między innymi pamiętam taki słup ogłoszeniowy okrągły był, został zatoczony, który był do ostatnich dni powstania, miejscem między innymi wartownika, który stał tam i pilnował przejścia, szczególnie w godzinach nocnych, bo trzeba było mieć przepustkę, żeby się poruszać na Starówce po wieczorem, trzeba było mieć albo przepustkę, albo znać hasło i odzew na zbrodnię. No więc ja drugiego, więc włączyłem się w budowę tej barykady, którą prowadził kapitan ognisty, zastępca dowódcy Gozdawy. Gozdawa to był pseudonim dowódcy batalionu imienia Stefana Czarnieckiego i to był batalion, który się mieścił na Pradze. I myśmy go nazywali Praskim dlatego. I okazuje się, że on jedyny jako dowódca, jako oddział stawił się tam, gdzie potrzebne było, to znaczy konkretnie na Starówce. I w rezultacie jedynym dowódcą całej Starówki został Gozdawa. Przy czym
zaczęły tworzyć się różnego, bo tam znaleźli się ludzie, którzy byli skonspirowani, ale nie mogli się dostać do swoich oddziałów. W związku z tym zaczęto tworzyć różnego pododdziały i tak dalej, i tak dalej. Także z batalionu, który wiadomo, że liczy maksymalnie 300 osób, rozrósł się oddział do 1650 osób. Ja 2 sierpnia zostałem już normalny, się zgłosiłem, zostałem wtedy opaskę z literką WP i z orzełkiem i dostałem legitymację akowską z nazwiskiem, imieniem istnym i pseudonimem. Pseudonim mam taki śmieszny, bo miałem pseudonim Stychnicki. Walczyłem w wielu miejscach, ponieważ, jak powiedziałem, ponieważ do 6 sierpnia dowódcą całej Starówki był Gozdawa. W związku z tym musieliśmy zabezpieczyć całość Starówki. Tam w międzyczasie zaczął walczyć również oddział czwartacy Armii Ludowej, który miał swój odcinek od strony Wisły. Bo myśmy nawet przez 2 dni chyba im, jeżeli się nie mylę, około 2 dni pomagali. Następna pomoc wysłali na ten odcinek, bo ten odcinek w pewnym momencie był zagrożony. Także ja w wielu miejscach walczyłem, w wielu miejscach kwaterowałem. Moje pierwsze zakwaterowanie było na Długiej 7, drugie na Franciszkańskiej 6, trzecie na Nowiniarskiej 6A i czwarte na Miodowej 22 w byłej fabryce w linii Budek Jamasza. Także ja w tych, ale walczyłem wszędzie, byłem między innymi na placu teatralnym w ratuszu. Budowaliśmy między innymi, bo tam są 2 podwórka. Z pierwszego podwórka jest przejście do drugiego, a ponieważ Niemcy byli naprzeciwko i strzelali z dział, to trzeba było zrobić zabezpieczenie i myśmy przez wykop zrobili właśnie w tym przejściu na drugie podwórko. Zrobiliśmy barykadę. Między innymi pamiętam. A poza tym pamiętny był dla mnie 13 dzień sierpnia, kiedy był ten wybuch. Jak Państwo na pewno znacie tą sprawę, Niemcy podstawili, właściwie zostawili zaminowany pojazd, taki transportowy. Rzekomo uciekli. Nasi byli zadowoleni, że zdobyli taki pojazd i tym pojazdem przejechali ulicą, bo to było na podwalu, podwalem do Kilińskiego i tu przy skręcie do Kilińskiego nastąpił wybuch. W ten sposób zginęło między innymi 24 kolegów z mojego oddziału. A ja miałem to szczęście, bo byłem na barykadzie pod sądami. Pod sądami, jak wiecie Państwo, jest przejazd przez budynek i tam była barykada, bo to przed wojną zrobili dopiero. Bo on przez kilka lat przed wojną, bo tam normalny był budynek i dopiero wtedy zrobiono przejazd na Żoliborz. I myśmy tam, ja wtedy byłem tam na barykadzie i dzięki temu właściwie ocalałem. Mogę powiedzieć, że przeszedłem przez różne takie sytuacje, gdzie byłem tuż właściwie od wybuchu i nie byłem ranny w ogóle. Bałem się być ranny. Nie myślałem o zabiciu, tylko o tym, żebym się za bardzo nie męczył. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie wtedy, kiedy innego dnia, nie wiem którego, 2 dni wcześniej czy 2 dni później, byliśmy na tej kwaterze na Winiarskiej, o której mówiłem, to był sklep z ciastkami, a z tyłu była piekarnia, takie pomieszczenie piekarnicze. I ja na tym piekarniczym, było stało łóżko, bo myśmy tam między innymi nocowali, ja leżałem i pamiętam, że jadłem tam jakiś kawałek chleba czy coś i nastąpił wybuch przed tym samym sklepem. Także mnie poderwało, sypnęło mnie te wszystkie sadze czarne na twarz, także byłem cały na czarno zasypany, ale nikt z nas nie zginął. To był pierwszy, kiedy pocisk tak blisko mnie upadł. I drugi raz, jak już byłem na Miodowej, padł pocisk. W następnym pokoju zginęli koledzy, a myśmy byli w następnym i nam się nic nie stało. Czyli, że to jest właściwie. No i sam fakt, że w ogóle przeżyłem ten obóz,
koncentracyjnej duszą, do którego się potem dostałem, ale też raczej późniejsza sprawa jest. Czyli ja walczyłem na Starówce do 31. Ponieważ 30. Ponieważ mieliśmy się przedzierać na Śródmieście i dowódcą miał być Gwiazdawa tego przejścia na Śródmieście, takie było założenie, bo Starówka już nie miała czym walczyć, więc była taka próba, że część ludzi przechodziła kanałami, a część się miała przedrzeć górą. Więc poprosiłem, żeby mi pozwolili zorientować się, czy żyje moja mama i moje dwie siostry. Bo ja miałem więcej rodzeństwa, a mój dom został spalony, konkretnie moje mieszkanie i ten budynek 17 sierpnia. W związku z tym wszyscy mieszkali w piwnicach. Jedna siostra miała 12 lat, a druga 4 lata 8 miesięcy. A wytwórnia papierów wartościowych padła 26 albo 27. Dlatego nie wiedziałem, czy już oni zdobyli tamtą część Sakroczymskiej, czy nie. I pamiętam, że mi dowódca, porucznik Jar, bo ja byłem wtedy w 5. kompanii, u porucznika Jara podał mi to hasło. Pamiętam, bo zamek i odzew był Zamość. I przyszedłem i dowiedziałem się, że wszyscy ci, którzy tam ocaleli i zostali, mieszkają w tych piwnicach, są. Ja byłem tam niedługo i w pewnym momencie przyszedł mężczyzna, tutaj wpadł do piwnic i mówi, słuchajcie, Niemcy są za nami. Przysłali mnie tutaj, bo mnie złapali. Przysłali mnie, żeby powiedzieć, żeby wszyscy wychodzili, bo jutro od 10 będą bombardowane wszystkie te gruzy. Notabene były te gruzy jeszcze dodatkowo bombardowane wcześniej również. A on był dlatego, bo tam była taka sytuacja, że myśmy w tej piwnicy nie mieli możliwości żadnego załatwiania się. A ponieważ to był dom należący do polskiego Fiata i przelegała do nas nowa montownia i tam były przygotowane były między innymi ubikacje i on po prostu poszedł do tej ubikacji. I w momencie, kiedy poszedł do tej ubikacji, Niemcy go tam złapali. Także 31 Niemcy nas niestety wypędzili ze Starówki, popędzili nas przez Park Troguta na Stawki, do magazynów na Stawki. I tam widziałem wtedy moją mamę, jeszcze myśmy osobno nas wypędzali. Osobno kobiety, osobno mężczyzn. I w związku z tym kobiety wpędzili do kościoła, do wewnątrz, do kościoła świętego Wojciecha. Przyszedł SS-man z jakimś cywilem, a myśmy siedzieli tak z tyłu tego kościoła, ta duża, dość duża grupa, zresztą w ogóle dużo tam mężczyzn siedziało. I ten i wybrał nas 20. No ja byłem przekonany, że nas wybiera, bo wszystko ludzi młodych, no, że nas mogą rozwalić. Okazuje się, że oni nas zabrali, bo trzeba było przeprowadzić, uporządkować pomieszczenia, gdzie oni mieli między innymi tam swój szpital, a gdzie oni potrzebowali się przenieść. I myśmy to musieli to posprzątać. Nawet był jeden nieboszczyk, człowiek cywil, którego kazano rzucić na ognisko, bo to było na ognisku wszystko palone. Także nawet te zwłoki zostały spalone na tym ognisku. I potem, jak już po paru godzinach nas przypędzono do kościoła, to już w kościele nie było nikogo, bo wszystkie popędzili na dworzec zachodni i z dworca zachodniego wszystkich do Pruszkowa przewożono pociągami, najczęściej elektrycznymi, które były. Nas spędzono z kolei pod kościół, po prostu tego, pod kościołem jest takie pomieszczenie. I zamknięto nas tam, a ja byłem z kolegą moim wtedy. W pewnym momencie, jak już było tam prawie zupełnie ciemno, wpuścili jakoś nowo inną grupę ludzi i zorientowaliśmy się, bo tam było ciemno, tylko były małe u góry były takie nieduże okienka. Zorientowaliśmy się, że oni są podobnej sytuacji jak my. Z tym, że oni byli od rozbierania barykad. Że nie rozbierali barykady pod ostrzałem powstańców. No i między innymi mówią, że jakiś tam Ukrainiec tego zastrzelił, tamten zginął i tak dalej. No ja powiedziałem do mojego kolegi, słuchaj, myśmy tutaj wpadli w niezłą sytuację. Ale jeszcze trochę później zaczął się szum na ulicy, na zewnątrz. Okazuje się, że ze Starówki przypędzono następnych ludzi,
być może, że nie tylko ze Starówki, może z innych miejsc, ale w każdym razie z tych miejsc, gdzie Niemcy tam się dostali, przepędzono tych ludzi do kościoła. I myśmy z kolegą przez te dwa okienka wydostali się na zewnątrz, włączyliśmy się do tej grupy i następnego dnia rano nas przywieźli pociągiem elektrycznym do Pruszkowa, do tego przejściowego obozu. A drugiego, myśmy tam do nas przenocowali, a drugiego wpadli Niemcy i wszystkich wyganiali z tego, z tej hali, w której my byliśmy, do pociągu, który stał. I to był pociąg, 61 wagonów towarowych, takich świńskich, dwie lokomotywy i do każdego wpędzali po 60 osób. Kobiety, dzieci, mężczyźni, 60. Każdy dostał po pół chleba jeszcze. No i pojechaliśmy. I to było drugiego. Zatrzymał się na chwilę w Częstochowie. Pamiętam, że ktoś tam próbował się wydostać z wagonu, bo w Częstochowie chodziły po stacji z opaskami RGO, bo była taka Rada Główna Opiekuńcza, taka organizacja działająca w czasie okupacji. I tam komuś podali opaskę, żeby się wydostał, no, ale to maleńkie okienka w towarowych wagonach. Poza tym tłok, każdy chciał wyjść, no to wiadomo, że nikt nie wyszedł, więc nikt nie wyszedł. I potem myśmy ruszyli i zatrzymali się dopiero następnego dnia w dzień. Byliśmy już w Sudetach. Tam olbrzymie pole było, w związku z tym Niemcy otoczyli, znaczy zrobili posterunki. Wygonili nas z tych wagonów, żeby się można było załatwić. No więc wiadomo, 3600 osób, to jeden obok drugiego siedział i się załatwiał. Potem nas spędzili do pociągu. No i jeszcze wieczorem byliśmy w Wiedniu, a następnego dnia rano około godziny 11 chyba znaleźliśmy się już w Melku. Przy czym w Melku otworzyli wagony, ludzie wyszli z wagonów, a myśmy jechali kobiety z dziećmi, a ponieważ tam w Austrii było dużo winnic, zresztą bardzo ładne winnice były, to mówili, że my jedziemy na pewno do pracy, do winnic. No ale po jakichś dwóch godzinach, jak wpadli esesmani, zaczęli bić i krzyczeć i wypychać ludzi tam do odpowiedniej kolumny. No i popędzili nas właśnie do samego obozu. Obóz jest oddalony o kilka kilometrów od samego miasta. Także na górze stoi ten obóz z kamienia zbudowany. Obóz warowny. Mężczyzn spędzili do środka, a kobiety z dziećmi na zewnątrz. Bo się okazuje, że już to był drugi transport, taki mieszany. Bo dwa dni wcześniej, bo myśmy do czwartego przyjechali, a drugiego przyjechali. Nazywaliśmy go później transportem praskim, bo byli więźniowie, osoby z Pragi. I podobna sytuacja była, że mężczyzn spędzono, a kobiety zostawiono na zewnątrz. No ale już potem już następne transporty, które przychodziły do Mauthausen, to wszystko już przechodziło przez Auschwitz. Także spotkałem kolegów z mojego oddziału, którzy się dostali później do obozu, znaczy do Niemców, i zostali wywiezieni, ale już przez Auschwitz przyjechali. Rozebrali nas do naga. Trzeba było wszystko zrzucić z siebie. Oddać, kto miał tam jakieś rzeczy, to rzekomo na pieniądze, dokumenty inne, w depozyt. Rzekomo to w depozyt brali. A nas tak nago trzymali. Cały czas do wieczora. Wieczorem nas wpędzili do mykwy. Po prostu grupami. Puścili raz gorącą wodę, raz zimną wodę. No i człowiek się i tak nie mógł umyć. Bo tam z kolei stali kapłani z jakimiś pałkami czy z czymś i wyganiali bractwo, bo to było na dole. Trzeba było wyjść schodkami na górę, a tam stało dwóch więźniów i każdemu rzucali jedną rzecz. Albo koszulę, albo kalesony, w zależności co się komu trafiło. Ja miałem akurat koszulę bez jednego rękawa. Aha, ale przedtem nas ostrzygli, ogolili wszędzie tam, gdzie można było wygolić, to wszędzie wygolili. W każdą szparkę, gdzie zajrzeli, tam golili naturalnie. Jak golili, to tam nikt nie brzytew tego nie ostrzył, to ludzi kaleczyli, a potem jeszcze jakimś smarowali, jakimś płynem. No, bractwo z bólu ryczało dosłownie.
i popędzili nas tak nago, tylko myśmy się w międzyczasie ubierali, na trzeci, bo obóz koncentracyjny Mauthausen składał się jakby z trzech obozów. Był obóz pierwszy, drugi i trzeci, bo było w sumie 30 bloków. I chodziło o to, żeby z jednego bloku do drugiego, żeby był porządek, to między blokami trzeba, żeby przejść z bloku, z jednego oddziału na drugi, to trzeba było mieć przepustkę dla zachowania porządku. Więc nas zapędzili do tego trzeciego lagru, jak to się popularnie u nas wtedy mówiło, i wpędzili do baraków. Ile się tam było, tych ludzi powpędzali, przy czym były sienniki, które leżały w rogu tak poukładane, a nas na tej gołej podłodze posadzili w ten sposób, że każdy siedział jeden drugiemu krok w krok. I tak naturalnie to się wszystko działo z krzykiem, z biciem przez tych blokowych i kapomanów. I myśmy w ten sposób przesiedzieli całą noc, ale już jak zaczęła się robić widno, a we wrześniu się dość wcześnie jeszcze robi widno, to nas wygonili na dół, a tam jest taka sytuacja, że to na górze to jest temperatura na dole, na górze ujemna temperatura w momencie przed wschodem słońca. Także myśmy byli właściwie na tym mrozie, myśmy się w ten sposób grzali, że się jeden do drugiego przytulał. Robiliśmy tak zwane kółeczka, jeden do drugiego się przytulał, byśmy się ogrzewali własnym ciałem, a z kolei były upały, były takie, że dostawali porażenia słonecznego, a z kolei pięć bloków stało, więc jak słońce świeciło, to tylko te bloki, które były w cieniu, a całe pomieszczenie było bez kawałka drzewa. W związku z tym w takich warunkach odbywała się tak zwana kwarantanna. I ja byłem na tej kwarantannie, mam rejestrację piątego, bo nas piątego rejestrowali, chociaż nas czwartego przywieźli. Mam rejestrację piątego, a na kwarantannie byłem do 12. 11 pojechała grupa do Gusen. No to wtedy każdy dostał ubranie, każdy dostał swój numer. Musiał sobie przyszyć na spodniach i na marynarce. A ja miałem jechać 11 do Gusen, bo dostałem swoje ubranie, ale okazuje się, że tam z kimś się dogadali i ktoś inny pojechał na moje miejsce, a ja pojechałem następnego dnia do Melku. W Gusen to były też kamieniołomy, nawet chociaż było w Gusen, były dwa Gusen, jeden Gusen, dwa, bo były kamieniołomy i fabryka, która pracowała na rzecz fabryki. Było 22 tysiące osób w Gusen, 20 tysięcy w Mauthausen. Trzeci obóz, gdzie było kamieniołomy, to był Ebensee w Alpach, 17,5 tysiąca. I czwarty obóz, gdzie były kamieniołomy, to był Melk, do którego ja pojechałem. To było 10 tysięcy osób było przewidziane. I był ostatnim obozem założonym, bo dopiero w maju 1944 roku, a więc niedługo przed zakończeniem wojny. Czyli myśmy tam ten obóz trwał 11 miesięcy, bo nas na początku kwietnia, dzień po Wielkanocy, a Wielkanoc była albo 2, albo 1 kwietnia. Pamiętam, że to był dzień po Wielkanocy. Tak jak byliśmy, a myśmy leżeli w obozie nago, tak nago nas wrzucili do wagonów towarowych, no i zawieźli, ewakuowali nas do Melku. Ponieważ Niemcy już się wycofywali z wielu miejsc i nie było więźniów. Już nie, mało dochodziło osób do więźniów, do obozów koncentracyjnych. W związku z tym prace trwały na trzy zmiany. Na każdej zmianie trwało ponad 2000 osób, jeździło na jedną zmianę. I była taka sytuacja, że nie było ludzi do pracy. Czyli kogoś z pierwszej zmiany wyznaczono na trzecią zmianę i była podobna sytuacja ze mną. Że ja miałam pierwszą zmianę od 6 rano do 14. Druga była od 4, a nas dowożono do kamieniołomów pociągiem kilka kilometrów. A trzecia zmiana była 22 do 6 rano. I mnie wyznaczono na tą trzecią zmianę. Z pierwszej na trzecią. A w międzyczasie była kolacja. Tam o 19 chyba nie pamiętam dokładnie. Ja tą swoją kolację spożyłem, a ponieważ wiedziałem, że o 21, około 21 będziemy wychodzili z bloku na Appelplatz, bo na Appelplatz się odbywało normalnie spotkanie, leczenie. Tam było leczenie za każdym razem.
Także Upper Plac polegał na tym, że blokowym był więzień i to się nazywał blokowy, a jeszcze był Blockführer, to był SS-man, który był blokowym, znaczy miał nadzór nad tym blokiem. Także jak nas wyprowadzali blokami, no to z naszym blokiem szedł SS-man i szedł blokowy. I okazuje się, że była taka sytuacja, że ja się położyłem, bo nie wolno się było w ogóle kłaść w ciągu dnia na łóżka. Ja miałem swoje łóżko na drugim poziomie, bo były trzy poziomy. Tylko poszedłem w innym rzędzie, tak na sam koniec sali i położyłem się na górnej półce. I usnąłem. I w pewnym momencie usłyszałem swoje nazwisko. W obozie się nie używało nazwisk, tylko numery. Myśmy byli numerami. Zresztą ja nawet napisałem taką moją broszurkę i dałem jej tytuł. Byłem tylko numerem 95959. I jak ja usłyszałem to swoje nazwisko, to właśnie mnie obudziło. Jak się zerwałem z tego, a tutaj chłopaki latają, słuchaj, szukają ciebie. No to ja poleciałem, no to naturalnie już ta moja grupa, która była z mojego komanda, komanda to znaczy była grupa robocza, z mojego komanda, już była przygotowana do wyjścia i te inne komanda też. I blokowy naturalnie, najpierw to dostałem, przez głowę dostałem taką gumową taką grupą, jakąś od Schreibera. Potem 10 dostałem od blokowego normalnie na siedzenie. No a jak przyszliśmy, dlaczego zawołał tego blokowego i SS-mana? Dlaczego myśmy się spóźnili na apel? A on powiedział, że jeden z więźniów ucieknie, chciał przyjść do pracy. Czyli ja. No to komandofiurer dwa razy zagwizdał, to był sygnał dla lager policaja. Ten przyszedł z takim pykowcem i z krzesłem, z oparciem. Trzeba było się przez to oparcie przewiesić. No i swoje 25 otrzymać, przy czym trzeba było liczyć. Jeżeli ktoś się pomylił, to musiał liczyć od Einviertel 0, od 1,4 0. Ja doliczyłem do 14. Jak się obudziłem, to byłem na rewirze leżałem. No właśnie w ten sposób dostałem się na rewir. Jak to na rewirze trochę mi potem przeszło, to 2-3 dni, to mi SS-man zrobił zastrzyk. To się okazuje, że był zastrzyk flegmony, czyli ropowicy. No i to mi zaatakowało całą prawą stronę. Także miałem pod pachą wrzut, pod kolanem to mam taką wielkości dziurę, wielkości dłoni. W 5 miejscach stopę mam. Prawe oko mam 1/10 widoczności. No i płuco prawe ma 50% pojemności, bo jest zlep, czyli wzrost do czwartego żebra. Ropowica, czyli w obozie się mówi o flegmona. Najczęściej spotykane, ale to jest ropowica u nas po polsku się nazywa. To było robione, bo oni proszę pani, po to robili, żeby wywołać rany. I potem jak leczyć te rany? Obóz Mauthausen był ostatnim obozem koncentracyjnym wyzwolonym przez wojska alianckie, konkretnie amerykańskie. Rosjanie byli od nas podobno 6 kilometrów. To jest bardzo, bardzo możliwe. I w związku z tym była taka, ponieważ ze wszystkich obozów pchali do Mauthausen, to okazuje się, że było 18 tysięcy chorych uznanych przez Niemców za chorych. Dla takich, co się nie nadają do pracy. W związku z tym leżeliśmy po 4 na jednej pryczy. 2 z jednej strony, 2 z drugiej. Ja miałem jeszcze to nieszczęście, że leżałem z tej strony i ta noga była wewnątrz. Bo żebym miał na zewnątrz, to by mnie nie bolało. A tak to albo jeden, albo drugi. Zawsze tam kopali się. To było okropieństwo. Co jednak można przeżyć. I proszę sobie wyobrazić, że był taki moment, w momencie wyzwolenia ważyłem 34 kilo, a wiem, że ważyłem 34 kilo, bo leżałem na stole operacyjnym, przygotowali mi operację właśnie nogi i przyszli Amerykanie, robili ze mną wywiad. I chcieli się zorientować, jak taka
1,74 m wzrostu, te kości ile mogą ważyć. No i wtedy mnie zważyli i dlatego wiem, że ważyłem 34 kilo. Bo po powrocie, a ja przyleżałem parę miesięcy, po powrocie do Polski, to już ważyłem 46 kilo. To mnie moja babcia rodzona nie poznała z odległości 2 metrów. Proszę Państwa, to były okropne warunki w ogóle. Ci co nie wiedzą, to nie mają zielonego pojęcia i tego nie będą nigdy wiedzieli. Koleżanka, która była, walczyła z nami na Starówce, a była również w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, to mówi, że jak czytała, to płakała. Ona to widziała. Ona sobie zdawała sobie sprawę, co to się dzieje. Co tam się działo w tym czasie.